Siema, ja jestem Faga i dzisiaj postaram się przybliżyć wam postać, jaką jest Meguru Bachira. Miłego oglądania. Bachira, podobnie jak Isagi, posiada 17 lat, a w piłkę zaczął grać w wieku 6 lat i pochodzi z miejscowości o nazwie Chiba. Zanim dołączył do Blue Locka, grał on do zespołu Namikaze High. Posiada 176 cm wzrostu, czarno-żółte włosy oraz żółte oczy. Bez wątpienia śmiało mogę go nazwać najbardziej pozytywną osobą ze wszystkich znanych nam postaci, mimo iż początek nam tego nie zapowiadał. Bachira na tle pozostałych osób wyróżnia się niesamowitym driblingiem, co później prezentuje nam podczas jednego ze spotkań w obiekcie Blue Lock, gdzie to dosłownie sam mija wszystkich zawodników i samodzielnie zdobyła bramkę dla swojego zespołu. Mimo tego jego podania również stoją na bardzo wysokim poziomie i wiele razy możemy zaobserwować jego asysty, a nawet podczas pierwszej konkurencji, tak, tej podczas której to wyleciał ten oto jego mość, czyli Kira, nie ten Kira. O, właśnie ten Kira. To właśnie on idealnie zagrał piłkę do Isagiego, który to precyzyjnym strzałem wykluczył Kirę z Blue Locka. Ponadto bardzo szybko przekonujemy się o tym, iż Bachira tak samo jak Isagi posiada w sobie potwora. I jest on wtedy niemalże nie do zatrzymania. Mimo tak wielkich umiejętności nasz dzisiejszy bohater odcinka rozpoczyna swoją przygodę w Blue Locku z numerem 290. Jeśli chodzi o jego osobowość, to jest on strasznie energiczny. A także przez cały czas jest on pozytywnie nastawiony i pragnie dążyć do zwycięstwa za wszelką cenę. Bachira jest również osobą bardzo pewną siebie i swoich umiejętności, co prezentuje nam niejednokrotnie. Pokazał on nam również, że potrafi być naprawdę bardzo przerażający, tak jak wtedy, gdy to właśnie sam bez niczej pomocy zdobył bramkę. I na obecną chwilę Bachira wydaje się być kolejną postacią, którą spokojnie dałem do S-tieru graczy z Blue Locka. Lecz o tym, co wydarzy się dalej, dowiemy się w przyszłości. No chyba, że ktoś decyduje się zwyczajnie zajrzeć do mangi. Ja natomiast ten odcinek oparłem tylko i wyłącznie o anime. A ty co uważasz na temat Bachiry? Daj znać w komentarzu albo podziel się tym, kogo chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Bye!